Cześć, mam z tej strony Adi, witam was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj zaliczymy test na czwartą legendarną rangę mistrzowską. I tak jak na poprzednich testach, tutaj również mamy nagrody. Między innymi gniazdo zestawu wyposażenia, plus 500 do dziennego limitu reputacji, plus 5000 do dziennego limitu fokusu, jeden legendarny rdzeń i plus 50 do limitu łez pustki. I tak jak w przypadku testu na czwartą rangę mistrzowską, tutaj również musimy przetrwać 2 minuty podczas ataku zainfekowanych z Deimosa. Ich poziom będzie oscylował w granicach 100. Oczywiście możemy używać tutaj swoich wszystkich umiejętności, jak i również umiejętności naszego operatora. Możemy również używać arkanów naszego wyposażenia i sposobem na ten test jest na przykład schowanie się naszym operatorem przy użyciu niewidzialności, ewentualnie czwarta umiejętność Gary, każdy Warframe, który posiada jakieś CC, czyli umiejętności kontroli tłumu, który może zatrzymać przeciwników, ewentualnie też dłużej przeżyć, jak najbardziej wchodzi w grę. Ewentualnie możemy wybrać najprostszy sposób, czyli po prostu Limbo, który przy użyciu swojego uniku wchodzi w szczelinę, przez co przeciwnicy nie mogą nam dosłownie nic zrobić. Wystarczy postać 2 minuty sobie w miejscu i sam test jest zaliczony. Jak również nic nie stoi nam na przeszkodzie, żeby po prostu zabić wszystkich przeciwników. Tak również można ukończyć ten test. Ważne, żeby przetrwać 2 minuty. Także test niesamowicie prosty. Mam nadzieję, że wam również nie sprawi większych problemów. Co sądzicie o zwiększonym poziomie trudności testów na legendarne rangi mistrzowskie? Dajcie znać w komentarzach.